Nie, magister Zarzycki i Szymanek witają Państwa. Szymanek się śmieje, bo ja się pomyliłem w swoim nazwisku. Szymanek teraz je arbuz. Szymanku, jaka to jest część arbuza to? 1/4. 1/4. A jak zjadłeś połowę 1/4, bo też zjadłeś już połowę, to ile jeszcze zostało Ci z tego kawałka? O tutaj to, co masz. Zjadłeś połowę z 1/4. 1/8. 1/8 zostało, tak. Dobrze, ale wiesz co, zrobimy coś takiego. Wyobraź sobie, że jesteś z mamą na plaży gdzieś, bo jest bardzo gorąco, prawda? I mamusia tak, kupiła ci jagodziankę za 1 zł i 80 groszy. Popatrz, widzisz? Za tyle kupiła ci jagodziankę, bułkę z jagodami. I jeszcze oprócz tego za 70 groszy kupiła dla ciebie wodę mineralną. To popatrz, ile razy mama zapłaciła? 2 złote, tak? Tylko 2 złote, czy jeszcze coś? Policz do 2 złote i 50 groszy. No tak, dobrze. 2 złote. 250 groszy. Tak, to jest 250 groszy, tyle zapłaciła. A zobacz, tatuś dał ci 5 złotych. Dostałeś 5 złotych od tatusia, ale kupiłeś sobie za 1 złoty... I, tak, kompas jest. Ale poczekaj, Szymonko, poczekaj. Ale kupiłeś sobie za 1 zł i 30 groszy kupiłeś sobie takie dobre ciastko z owocami, z truskawkami. Myślałem, że... No, może takie. Ale zobacz, patrz. Tyle miałeś pieniążków na cały dzień, a kupiłeś sobie już za 1 zł i 30 groszy. To ile ci jeszcze zostało? Jakie działanie tutaj trzeba zrobić w ogóle? Popatrz, co tutaj wstawić? Jaki znak? Tyle miałeś, a tyle wydałeś. Plus. No ale to doda ci się to do tego? Nie, minus. Minus, właśnie, czyli odjąć. No właśnie, no i ile ci zostanie? Jeszcze, na inne zakupy. 4 złote i 70 groszy. Ale zobacz, o, tu żebyś się nie pomylił, patrz, bo tu było 5 zł, a wydałeś złotówkę i 30 groszy jeszcze wydałeś. Nie pomyl się. Ile ci zostanie jeszcze? 4. Patrz, jak z 5 złotych wydałeś złotówkę, to zostało ci ile? 4 złote. Ale jeszcze wydałeś 30 groszy więcej. 3 złote. Tak. I 70 groszy. Czyli 3 złote i 70 groszy, tyle ci jeszcze zostało, prawda? Dobrze. A popatrz, następnego dnia dostałeś od mamusi 8 zł. No, miałeś więcej pieniędzy na cały dzień i kupiłeś sobie za 3 zł i 90 groszy. Wiesz, co sobie kupiłeś? Kupiłeś sobie taki balonik w kształcie samolotu na plaży, taki dmuchany. To popatrz, ile ci jeszcze pieniążków zostało, jak miałeś 8 zł, a wydałeś 3 zł 90 groszy. Już chyba wiem. No, to powiedz. Cztery złote i 10 groszy. Dobrze, 4 złote i 10 groszy. Świetnie. Dobrze, a teraz zobacz. Na trzeci dzień zostało ci jeszcze 4 złote i 10 groszy. Na trzeci dzień. I zobacz. I kupiłeś sobie za 2 złote i 50 groszy kupiłeś sobie pączka na plaży, no bo byłeś głodny. To popatrz, ile ci zostało jeszcze? Zobacz. Miałeś 4 złote i 10 groszy, a wydałeś 2 złote 50 groszy. Złotówkę i 40 groszy. 1 złoty, mówisz, i 40 groszy ci zostało, tak? Mhm. Popatrz, nie jestem pewien, wiesz, ja tu postawię znak zapytania.
Czy na pewno? Pomyśl sobie to jeszcze troszkę. Czy to naprawdę tyle zostało? Nie. Złotówkę? No, 1 złoty został ci i... 50 groszy. I 50 groszy mówisz? Nie. No, też chyba nie. Popatrz, jakbyśmy tutaj napisali 50 groszy, zobacz. To jak można by sprawdzić, czy to jest dobrze? Jakie sprawdzenie trzeba by zrobić? Trzeba by to, co zostało... O, popatrz, zobacz, może zrobimy taką rzecz. 7 odjąć 3, to jest ile? Szymonku, 7 odjąć 3. 4. 4. A jak można sprawdzić? Bo. Przy pomocy dodawania, co trzeba dodać? No bo 4 dodać ile? 4. Dodać 3 to jest? 7. 7. Czyli jak ta liczba odjąć ta daje taką, to sprawdzamy jak? To dodać to musi dać tą, prawda? No więc jakie byłoby tutaj sprawdzenie? Zobacz. Ta liczba odjąć tą daje tą, to sprawdzamy, że... No, Szymonku, jakie sprawdzenie? Czy dobre są te rachunki? Trzeba by tą liczbę dodać do tej liczby, prawda? Czyli jakbyś dodał 1 zł... To by było 4 zł. 4 zł, a to było 4,10. No nie? To dobry jest ten wynik? Nie. Nie. To trzeba go coś poprawić troszkę. Złotówkę i 60 groszy. No właśnie, tyle zostało. Złoty 60. Tyle ci zostało jeszcze, no nie? Mhm. Dobrze. No to popatrz. Masz 1 zł 60 groszy i kupisz sobie, bo jest bardzo gorąco, kupisz sobie wodę mineralną za 90 groszy. O, to ile ci zostanie jeszcze? A miałem 1 złoty? Miałeś 1 złoty 60 groszy, a kupisz sobie za 90 groszy wodę mineralną. Ile to jeszcze będzie? Ile ci zostanie jeszcze na coś? 30 groszy. Wiesz co? Chyba nie. Bo patrz, jakby tu było 30 groszy, to jakbyśmy sprawdzili to, dodać to, prawda? To, dodać to, to ile będzie? 120. 120 groszy, prawda? Czyli ile złotych? Złotówka i 20 groszy. No właśnie, a to jest złotówka i 60 groszy, prawda? To dobry jest ten wynik? Nie. Za dużo czy 60 za mało? 60 groszy. 60 groszy. No sprawdzimy, popatrz. 60 groszy i 90 groszy to jest razem ile? 150. To dobrze, zgadza się? 70. 70 groszy, tak, jasne. 70 groszy jeszcze ci zostało. Muszę papier. Papier jakiś? Dobrze, no to na chwilkę przerwiemy. Szymonku, a popatrz. Teraz jest takie zadanie dla ciebie. Ktoś miał taki kij bilardowy. Wiesz, jakie są kije bilardowe, no nie? O, tutaj jest. Popatrz, wiem. Miał kij bilardowy, który miał 1 metr i 30 centymetrów. Miał 1 metr i 30 centymetrów. Tak przy okazji, ile to jest centymetrów? Gdyby zamienić to na centymetry. 130. No to jest 130 centymetrów. Zobacz. I teraz popatrz. Ułamał mu się kawałek, który miał długość 60 centymetrów. Czyli patrz, miał kij długości 1 metr 30 centymetrów, ale odłamał mu się... 70. Odłamało mu się 60 centymetrów, prawda? To zostało 70. jeszcze... Tak, 70 centymetrów. A zobacz. Jeszcze zrobimy takie zadanie. Patrz, ten najwyższy człowiek, jaki żył na świecie, to miał 2 metry i 70 centymetrów. A ty sobie możesz w internecie sprawdzić, czy może jakiś jeszcze wyższy był. No nie, ja pamiętam takiego. Zobacz, jeżeli ten człowiek wszedłby na jakąś drabinę, która miałaby powiedzmy 5 metrów 40 centymetrów. Zobacz, gdyby wszedł na drabinę, to na jakiej wysokości miałby głowę? Czyli jaki byłby wysoki razem z tą drabiną? Co trzeba tutaj napisać razem? Jaki znak? Minus. Nie, ale popatrz. Plus. Plus, no bo trzeba dodać, nie?
wysokość tego człowieka dodać wysokość tej drabiny, prawda? To ile to będzie razem? O, spróbuj to policzyć. I sam zapiszesz, dobrze? Poczekaj, daj mi to. Coś potem zrobimy z tym, wiesz, z tym kompasem. Bo tutaj jest nawet lupa do patrzenia. Aha, no to świetnie, to zaraz coś wymyślimy, wiesz? A po co jest ta linia? Wiesz co, wszystko zrobimy w swoim czasie, dobrze? Mhm. Na razie zrób to. Ile to będzie? 2 m 70 cm dodać 5 m 40 cm. 7 metrów. 8 metrów i 10 cm. Tak, to dobrze, to napisz tam ładnie, że to jest 8 metrów. 8. My. Tak. I 10. Nie, poczekaj, wystarczy 8 metrów, już jest. 8 metrów i 10 centymetrów. 10. Cymy. Dobrze. Zobacz. Piotruś miał taki sznurek długości 3 metrów i 40 centymetrów. I żeby sobie zrobić łuk, to odciął z niego 1 metr 70 cm. Tyle sobie odciął. To ile mu jeszcze zostało tego sznurka? Jakie działanie tu trzeba zrobić? Ile zostało? Tutaj. Dodać czy odjąć? Ale nie słuchaj sznurku, dobrze? Jak miał 3 metry i 40 cm? Odjąć. No zobaczymy. No to ile to mu zostanie? Zobaczymy, jak ty to policzysz. 1 metr i 10 centymetrów. No zobaczymy. Ja napiszę, patrz, 1 metr i 10 centymetrów, mówisz, że mu zostało, tak? Mhm. To jak sprawdzimy, czy to się zgadza? Od tej liczby odjął tą. I została mu tyle, prawda? To jak sprawdzimy? Odejmowanie. Przy pomocy dodawania. To co musimy dodać? Musimy dodać to, prawda? To ile to będzie razem? 1 metr i 10 cm dodać 1 metr i 70 cm. Ile to będzie razem? 1 metr i 10 cm? Dodać 1 metr i 70. No, 80. No nie metr, bo patrz, bo tu jest 1 metr i 70, a tu jest 1 metr i 10 centymetrów. To razem będzie? 2 metry i 80. To zgadza się? Tak, nie. Nie zgadza się. A musi być ile? No popatrz, my od tego odejmiemy to, aha, prawda? Patrz, zobacz, od tego sznurka, o taki był sznurek, on miał 3 metry, ale sznurku nie ruszaj rączką, dobrze? 3 metry i 60 centymetrów. I popatrz, z tego sznurka odciął 1,70 m. O, odciął 1 metr. No powiedzmy, że tutaj odciął. O. 1 metr i 70 cm, prawda? To została mu ta reszta. To jak ty mówisz, że reszta wynosi tyle, to ja tą resztę dodaję do tego, co odciął i musi być cały sznurek, prawda? No to jest za dużo czy za mało tutaj napisałeś? Za mało. No dobrze, no to w takim razie ile? To zmazujemy. I pomyśl jeszcze raz. Trzy metry i 40 centymetrów. Odjąć 1 metr i 70 cm. 2 metry i 30 centymetrów. No to zobaczymy. Mówisz, że tak, no zostało 2 metry i 30 centymetrów, tak? Mhm. No jak sprawdzimy, czy dobrze podałeś? Co zrobimy, żeby sprawdzić? Za mało, bo dodajesz to do tego, tak? Ile ci wyszło? 4 metry. Znaczy to za dużo nawet tutaj ci zostało, no nie? Mhm. Bo tu musi być 3 metry 40 centymetrów. No nie? Czy tutaj za dużo podałeś? A, 3.
3 metry. No to, no to jaki będzie wynik, Szymonku, tutaj? Spróbuj, spróbuj to odgadnąć. Ten, ten zmazujemy. Jeszcze raz spróbuj. Widzisz, no to nie jest takie łatwe zadanie, prawda? Sznurek miał taką długość, a Piotruś tyle odciął. To ile mu zostało jeszcze? No spróbuj coś odgadnąć. Albo obliczyć. 2 metry. Wiesz co, popatrz, ja ci podpowiem, jak to można zrobić, dobrze? Można zrobić to na przykład w ten sposób. Od całego sznurka odjąć najpierw ten 1 metr. To ile zostanie jeszcze? 2,40 m. I ile trzeba jeszcze odjąć? 70. To pamiętasz, że było 2,40 m, tak, centymetrów, i jeszcze odjąć 70 cm. To ile zostanie? Metry. 1 metr. Tak? I trochę. No, no właśnie, no to 1 metr 30. Wiesz co? No, chyba nie. Zobacz, bo to jest tak. Od 3 metrów, ja napiszę tutaj w całości, chyba 3 metry 40 centymetrów, odejmujemy najpierw ile? Najpierw ile odjąłem? 1 metr odjąłem, prawda? Ja tutaj postawię nawet nawias, o, że to. I jeszcze od tego odejmujemy jeszcze ile muszę odjąć? Jak muszę odjąć 1 metr 70 cm, to jak odjąłem 1 metr, to jeszcze ile muszę odjąć? No jeszcze trzeba to 70 odjąć centymetrów, prawda? Centymetrów. To się równa. Tak przy okazji, Szymonku, czy ten nawias tutaj jest potrzebny? Musi być taki nawias tutaj? Nie. Nie, mogło być bez nawiasu. To ja nawet może go zmarzę, o, czy bez nawiasów. I to też zmarzę. O, dobrze. Czyli zobacz. Zamiast odcinać od razu 1 metr i 70, to on sobie mógł odmierzyć 1 metr od tego, prawda? 1 metr i jeszcze 70 potem, no nie? Dobrze. No i teraz popatrz. Najpierw odejmijmy tutaj. Tutaj będzie jaki wynik? 3 metry i 40 cm odjąć 1 metr. To ile zostanie? 3 metry i 40 cm odjąć 1 metr. To ile zostanie? 3 metry i 40 cm. Popatrz. Sznurek ma długość 3 metry i 40 cm i odcinasz z niego 1 metr. To ile mu zostanie tego sznurka jeszcze? No spróbuj zgadnąć. Nie wiem. Nie wiesz. No to popatrz. To może zróbmy... Wiesz co? A wyobraź sobie tak, że masz 3 złote i 40 groszy. Właśnie ja tak sobie robiłem myślę. I od tego odejmujesz co? 1 złotówkę, prawda? To ile ci zostanie? 2 złote i 40 groszy. No, bo to się na pieniądzach lepiej znasz, no nie? Niż na metrach. 2 złote i 40 groszy. No to jak 3 metry i 40 centymetrów odejmiesz 1 metr, to ile zostanie? 2 metry i 40. Tak, 2 metry i 40 centymetrów, prawda? I z tego odejmiemy jeszcze, musimy jeszcze odjąć ile? 70. I musimy jeszcze odjąć 70 cm. Bo na razie zrobiłem to odejmowanie, a teraz muszę od tego, co tutaj zostało... 1 złotych i 40 groszy. Popatrz. 30. Patrz, 2 metry i 40 cm i odejmiesz 70 cm. To ile to zostanie? 1 złotych i 70 groszy. No właśnie, znaczy 1 metr, tak? I 70 groszy. Centymetrów. Aha. Tak, bo tu są metry i centymetry. Nie złotówki i grosze, tylko metry i centymetry, prawda? A wiesz, dlaczego możemy tak łatwo zamieniać, zamiast metrów brać złotówki, a zamiast centymetrów brać grosze? Wiesz, dlaczego tak można robić tutaj? No bo popatrz, 1 złotówka to jest ile groszy? Złotówka, ile ma groszy w sobie? Złotówka ma? No tak. 100 groszy. A 1 metr, ile ma centymetrów? 100. Też 100. To już wiesz, dlaczego tak można łatwo sobie tutaj udawać, że coś innego robimy? No bo tu jest 100 i tu jest 100 też, no nie?
A jakby to było 1000, a to już by tak nie można, prawda? Tak łatwo. Dobrze. No więc, popatrz. 3 metry i 40 centymetrów, odjąć 1 metr 70 centymetrów, to ile zostanie jeszcze? Ile zostanie? No, Szymonku, my już to zrobiliśmy, policzyliśmy. Jaki tu jest wynik? Złotówka jest 70. Znaczy, no ale to jest w metrach. Bo to nie są pieniążki, to są metry. To ile zostało? No tyle, prawda? 1 metr i 70 centymetrów, prawda? Tak? Czyli rozumiesz, jak zrobiliśmy? Że tak, od tej liczby odjęliśmy najpierw co? Najpierw odjęliśmy 1 metr, tak? A potem od tego, co zostało, odjęliśmy jeszcze 70 centymetrów. Dobrze. A jakie byłoby sprawdzenie? Trzeba by to dodać to, tak? I wyjdzie tyle? A jak to sprawdzimy? Popatrz. 1 metr to jest ile razem? 2 metry. 70 centymetrów i 70 centymetrów to jest ile? 160. No, 70 i 70. 170. Nie. 140. 140. A 140 centymetrów to jest ile metrów? Ile metrów? 40. Centymetrów. No i tu patrz, to były 2 metry razem, prawda? To i to ma 2 metry. I jeszcze 1,40 m, to jest razem 3 m40 cm, tak? Dobrze. Teraz... A po co jest ta linia? Po co jest ta linia, wiesz co? To jest kompas, wiesz? A co pokazuje kompas? Wiesz, co pokazuje kompas? Kompas pokazuje, gdzie jest północ, prawda? Która wskazówka pokazuje północ? Wiesz? O, ta wskazówka, to. To trzeba go dobrze ustawić, wiesz? Ponieważ ja tego kompasu nie znam, jak go przekręcam, to ta wskazówka, ona powinna cały czas pokazywać w tą samą stronę, wiesz? Bo północ się nie zmienia. Więc to się musimy tatusia zapytać, jak się to używa, wiesz, ten kompas, dobrze? I wtedy jak ja się dowiem jak, to wtedy ja tobie też wytłumaczę, dobrze? A po co jest to, bo tu się... No wiesz co, no bo... Kręci. Wiesz co, Szymonku, ja na razie nie znam, jak się obsługuje, wiesz? To ja nie mogę tego wytłumaczyć, wiesz? Więc na razie zamkniemy ten kompas. Nie tak. Nie tak? Aha. Tak? I teraz tak, tak? Na razie go zostawmy. I tu. Aha, i tu. No świetnie. Dobrze. A wiesz, kto wynalazł kompas? Nie. Chińczycy. Chińczycy. Ponad 1000 lat temu wynaleźli kompas. A teraz mi powiedział, że ta linia to jest taki magnes. No możliwe. A wiesz co? A Krzysztof Kolumb, dlaczego mógł płynąć cały czas prosto? Wiesz dlaczego? No bo miał kompas właśnie. I dzięki temu on wiedział, jak płynąć, dzięki kompasowi, bo sobie patrzył na kierunek. Dobrze, ale popatrz, zrobimy teraz jeszcze taką rzecz. Zrobimy. Wyobraź sobie, że, popatrz, miałeś 5 zł i 20 groszy. Tyle ci zostało na koniec wycieczki z rodzicami. I kupiłeś sobie za 3 zł i 80 groszy. Kupiłeś sobie taki ładny samochodzik mały do zabawy. To ile ci zostało? Potrafisz to tutaj obliczyć? Powiedz, jak to zrobimy? Popatrz. Od 5 zł i 20 groszy najpierw odejmiesz ile, żeby było łatwiej? Najpierw odejmiemy co? Najpierw. Ale patrz sobie, Szymonku, tutaj patrz. Musisz od tej sumy odjąć to, co zapłaciłeś, prawda? To od tego, ile miałeś, najpierw odejmiemy ile? 3 złote, prawda? Najpierw odejmiemy 3 złote, a potem jeszcze musimy odjąć. Będzie 2,50. Ale poczekaj, jeszcze od razu napiszmy. I jeszcze co trzeba jeszcze odjąć? 80. I jeszcze odjąć 80 groszy. Dobrze. No to zobacz. To jak odejmiesz, jak zrobisz sobie to odejmowanie, to ile ci zostanie tutaj? O, jako wynik tego. 2 złote i 20 groszy. Tak, 2 złote i 20 groszy. I jeszcze odjąć 80 groszy, prawda? No to ile ci zostanie?
spróbuj to policzyć. Złotówka i 50 groszy. No zobaczymy. 1 złotych mówisz? Nie, złotówka i 60 groszy. I 60 groszy. No zobaczymy. A jak to można sprawdzić, czy dobrze odjąłeś? Pamiętasz, jak się sprawdza? Trzeba do tego, co zostało, dodać to, co odejmowałeś, tak? I ile musi wyjść? Jak do tego dodamy to, to ile powinno pięć wyjść? Złotych, ale 2 złote i 20 groszy. Tak, no i zobaczymy, patrz. Sprawdzenie. Sypyry. Sypyry to znaczy sprawdzenie. Za dużo. No właśnie, no to w takim razie nie zgadza się. To tutaj ile musi być? 2 złotówka i 40 groszy. No tak. I teraz jak do tego, do tej liczby, dodamy tą liczbę, prawda, to wyjdzie tyle, co tutaj, tak? Dobrze. To wiesz co, to zrobimy jeszcze jeden przykład. Popatrz. Taki jeden. 7 złotych i 10 groszy miałeś. Mhm. Jeszcze w następny dzień. Mhm. I wydałeś sobie z tego, wiesz ile? Wydałeś 4 złote. Mhm. I 80 albo 90 nawet. I 90 groszy. O. I zobaczymy, ile ci zostało. Czyli robimy tym sposobem. I musimy wyjść tyle. Znaczy, zobaczymy, popatrz. 7 zł i 10 groszy. I najpierw, jak sobie obliczasz, to najpierw odejmiemy ile? Najpierw od tej całej kwoty odejmiemy co? Od razu całe to, bo to jest trudno. To najpierw odejmiemy. Najpierw? 4 złote. No to najpierw 4 złote. Ja tutaj dam nawias, tym razem dam nawias. I od tego, co z tego wyjdzie... Poczekaj, ale potem jeszcze musimy pamiętać, że jeszcze musimy odjąć ile? 10. Ile? 90 groszy. I jeszcze musimy odjąć 90 groszy. 3 złote i 10 groszy. Tak, tu jest 3 złote i 10 groszy. 3 złote i 10 groszy. I jeszcze od tego musimy odjąć 90 groszy, prawda? No właśnie, to ile to zostanie z tego? Dwa złote i 80 groszy. 2 złote i 80 groszy. No zobaczymy, patrz. 2 złote i 80 groszy, jakby zostało. To jak sprawdzimy? Do tego dodamy to, prawda? To wyjdzie tyle. Ile będzie, jeżeli do tej liczby dodasz tą liczbę? Złotówka. Ale patrz, jak do tej liczby dodasz tą. To wyjdzie tyle? Nie. A ile wyjdzie, jak do tego dodasz to? Złotówka. Nie, ale tu już jest 2 złote. Tu już jest 2 złote i 80 groszy. I jeszcze dodasz 90 groszy. No to będzie 3 złote. Tak. I? 60 groszy. Nie. 70 groszy. 3 złote i 70 groszy by wyszło. A ile musi wyjść? 3 złote i 10 groszy. To ta liczba jest dobra? Nie. Nie jest dobra. No to musimy coś zmienić. To zobaczymy. No jak to obliczysz? To popatrz, ja ci pomogę, jak to obliczać. Popatrz, można tak obliczać, że zobacz, 3 złote i 10 groszy odjąć. Najpierw odejmiemy sobie co? Popatrz, zamiast odejmować od razu 90, to możemy najpierw odjąć ile groszy? Najpierw, żeby było łatwiej. Najpierw odejmiemy 10 groszy. Najpierw. Tu postawię nawet nawias. A od tego, co wyjdzie, ile jeszcze odejmiemy? Bo popatrz, musisz odjąć 90 groszy, prawda? Jeżeli tutaj jest napisane, że odejmiemy 10 groszy, to jeszcze ile trzeba jeszcze odjąć? Żeby razem odjąć 90 groszy. To jeszcze trzeba odjąć.
Popatrz, od tych pieniążków, no nie, musisz zabrać 90 groszy, prawda? To jeżeli zabierzesz 10 groszy, to jeszcze ile musisz zabrać dodatkowo? Jeszcze. No jak myślisz? Popatrz. Tyle masz pieniążków, prawda? I odliczasz sobie od tego 90 groszy. To, jeżeli sobie odliczysz najpierw 10 groszy od tej kwoty całej, to jeszcze ile musisz zabrać? Jeszcze żeby zabrać 90 razem. Czy już odjąłeś tyle, ile miałeś odjąć? Nie. To ile jeszcze musisz? Może inaczej, popatrz. Tyle masz pieniążków, prawda? I płacisz 90 groszy. To zapłaciłeś pani 10 groszy już. To ile jeszcze musisz jej zapłacić więcej? Jeżeli zapłaciłeś 90... Nie wiesz. Nie poddajmy się. Popatrz. Tyle masz pieniążków. 3 złote i 10 groszy, prawda? I z tego chcesz zabrać 90 groszy. To jeżeli zabrałeś 10 groszy, to jeszcze ile jeszcze musisz jeszcze więcej zabrać? Ile jeszcze? To może popatrz. Zobacz, coś takiego, patrz. Jest ileś kreseczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No jest 9 kreseczek. Czyli 9 odjąć na przykład 5, tak? To ile kreseczek ja muszę przekreślić, jak jest 9 odjąć 5? No, chcę zabrać 5 kreseczek, tak? Ale mogę robić tak, że 9 odjąć 2 najpierw, a potem jeszcze ile trzeba odjąć? Jak od 9 mam odjąć 5, a odjąłem 2, to ile jeszcze muszę odjąć? Wiesz ile? Wiesz co? Tutaj by nam się jakieś klocuszki przydały. To nic. Ja wezmę klocuszki jakieś i zaraz tu. Zrobimy na liczydełku. Mam liczydełko. Popatrz, Szymonku. Tutaj mam 10 tych krążków, prawda? 10 koralików. I chcę od 10, zobacz, ale Szymonku, tu skupmy się na tym. Od 10 chcę odjąć 3. Zrób 10 odjąć na przykład 4. Odjąć 4. 10 odjąć 4. O, zrobię 10 odjąć 4. Dobrze. Poczekaj. A popatrz. A jeżeli ktoś zrobił tak, że ma zrobić 10 odjąć 4. Popatrz. 10 odjąć 4. Ale na razie zrobił 10 odjąć 2. Czyli od 10 odjął 2 na razie. To ile jeszcze musi odjąć, żeby odjął 4 tak naprawdę? Ile jeszcze musi odjąć? 2. Czyli zobacz. Zamiast 10 odjąć 4. Popatrz tutaj, dobrze? Ale Szymonku, nie słuchaj, dobrze? Rączkami. Zamiast 10 odjąć 4, to można zrobić 10 odjąć 2 i jeszcze odjąć 2, prawda? Dobrze, a zobacz. A jak będzie na przykład 10 odjąć 7? I ja zrobię tak. 10 odjąć 2, to jeszcze ile jeszcze muszę odjąć? Jak jest 10 odjąć 7, a ja zrobiłem na razie 10 odjąć 2, to jeszcze ile trzeba odjąć? 1. No, zobacz. Jeżeli od 10, zobacz, odejmę 2 i jeszcze odejmę 1, to ile odjąłem razem? 3. A ile muszę odjąć? 7. 7. No to nie 1, tylko jeszcze muszę odjąć. Zobacz tutaj, tu. Żeby zrobić 10 odjąć 7, 5. No jeszcze odjąć 5, no nie? Dobrze, no to jeszcze jeden przykład. Zobacz, 10 odjąć 9, na przykład, gdybym miał zrobić, tak? To ja mogę zrobić, że 10 odjąć na przykład 6 i jeszcze odjąć ile? 3. I jeszcze odjąć 3. Dobrze, a teraz tutaj zrobimy, zobacz. Na przykład, jeżeli mam 100, odjąć 60. To mogę zrobić tak, że 100 odjąć 50 i jeszcze odjąć ile? 50. Nie. Zobacz. Mam 100 odjąć 60.
a zrobiłem na razie 100, odjąć 50. To ile jeszcze muszę? Odjąć 10. Odjąć 10. Dobrze. No to zobacz. To teraz jak, jeżeli od tej kwoty mam odjąć 90, prawda? Ale odjąłem na razie 10. To ile jeszcze muszę odjąć? To jeszcze muszę odjąć? 80. No właśnie, widzisz, teraz już wiesz, o co chodzi. I odjąć jeszcze 80 groszy trzeba. Dobrze, patrz, teraz to zmarzymy tutaj. I wrócimy. Też on jest 80, bo razem jest karelików 100. No tak, tak, zgadza się. Dobrze, ale popatrz, a teraz zrobimy tutaj, dokończymy sobie. O, nie szkodzi, zobacz. Popatrz. Teraz tak, 3 złote i 10 groszy, odjąć 10 groszy, to ile będzie? 3 złote i 10 groszy, odjąć 10 groszy. 3 złote. To tutaj mamy 3 złote z tego wychodzi. I jeszcze odjąć 80 groszy, prawda? O, zobacz. 2 złote i 20 groszy. 2 złote i 20 groszy. Czyli zobacz. Czyli tutaj, zobacz, o tutaj. To, odjąć to, to jaki jest wynik? No właśnie taki, zobacz. 2 złote i 20 groszy. Wiesz co, zrobimy na koniec jeszcze jeden przykład, żeby pokazać, że ty to już umiesz zrobić. To jest takie trudne troszkę, no nie? Prawda? Ale jaki koniec taki? No i pogramy sobie, tak? To możemy jeszcze dwa przykłady. No to jeszcze dwa, o no to nawet lepiej, no to cieszę się, zobacz. Albo trzy. Dobrze, zobaczymy ile damy rady, no nie? Zobacz. Miałeś teraz 9 złotych i 40 groszy. A kupiłeś sobie na przykład co sobie kupiłeś? Jakąś dobrą czekoladę, bo czekolada też czasami sobie warto zjeść, prawda? Bo zawiera magnez. A jaki magnez taki? Znaczy nie taki magnez jak tutaj, tylko taki pierwiastek magnez. Wiesz, tak się mówi, że czekolada jest... A jak wygląda ten magnez? Ten magnez? Niewidoczny jest? Wiesz, on jest w czekoladzie, to jego nie widać, wiesz? Ale to jest taki pierwiastek. A jakby był tu? Wiesz co, magnez to jest metal, on wygląda taki biały jest, wiesz? Magnez, ale on tam jest... A, jakiś... taki, że się na przykład odbija? No, to coś takiego, wiesz? Tylko, że on jest tam sproszkowany, no, to jest jako część tam czegoś, wiesz? Także trzeba by się nauczyć chemii, wiesz? Jak się nauczymy chemii, to będziesz wiedział wtedy wszystko. Ale zobacz, zrobimy tak. Że miałeś 9 zł 40 groszy, a kupiłeś sobie czekoladę za 5 zł, zobacz, za 5 zł i 70 groszy, taką dobrą czekoladę, dużą. O, i popatrz, jak my to będziemy obliczać, żeby to było szybko? Czyli tak, najpierw od tego, od tej całej kwoty i 40 groszy, najpierw odejmiemy ile, żeby było łatwo? 5 zł. Tak, najpierw odejmiemy 5 zł, tak napiszę. Już wiem, ile będzie. Ale poczekaj, a potem jeszcze odejmiemy ile, a potem jeszcze odejmiemy... 70 groszy. A potem jeszcze odejmiemy 70 groszy. Dobrze. I teraz trzeba najpierw to zrobić, prawda? To ile tutaj będzie z tego wynik? Złotych 40 groszy. I zabieramy 5 zł. To ile zostanie? 4 zł. 40 groszy. Tak, zostanie 4 złote i 40 groszy. I jeszcze musimy odjąć ile? 70 groszy, prawda? Bo na razie odjąłeś tylko to, tak? A teraz jeszcze musi odjąć 70 groszy. Więc ja to zapiszę. Odjąć 70 groszy, prawda? No dobrze. I teraz popatrz. Żeby... No i zobaczymy, czy w pamięci... Odejmiesz to w pamięci, jaki to będzie wynik. Zobaczymy. Jak masz tyle pieniążków, a tyle jeszcze musisz zapłacić. No pomyśl, ile tutaj zostanie. Masz 4 złote i 40 groszy, a trzeba zapłacić jeszcze 70 groszy, czyli trzeba odjąć od tego, no nie? Od tego. To ile zostanie? Potrafisz? Czy pomóc ci? Czy razie? No zobaczymy. 3 złote i 30 groszy? No, napiszemy tutaj 3 złote, zobaczymy, i 30 groszy. Wiesz co? Sprawdzimy to. Bo jakie byłoby sprawdzenie?
Trzeba by do tego dodać to. To ile wyjdzie? 4 złote. A ile powinno wyjść? 4 złote i 40 groszy. To dobrze? Nie. Nie. No to zmarzymy to. 3 złote. Tak. I? 70 groszy. O, 3 złote i 70 groszy. No i sprawdzimy teraz. Jak do tego dodasz to, wyjdzie to? Tak. Wyjdzie, no to dobrze odjąłeś. Tylko, że wiesz co? Tylko zrobimy tym moim sposobem, wiesz, żeby nie robić w pamięci. To patrz, zrobimy tak. Czyli to sobie zostawimy na razie w kółeczku, a my udajemy, że tego nie znamy. Nie? Ja tutaj zostawię to. Dobrze? I popatrz, zrobimy tak. 4 złote, 40 groszy, odjąć. Patrz, musimy odjąć 70 groszy. Zgadza się? Ale odejmijmy najpierw to, czyli odejmiemy 40 groszy, prawda? Poczekaj, odejmiemy 40 groszy najpierw. A potem jeszcze musimy odjąć ile? Zobacz, mamy odjąć 70 groszy, no nie? Tutaj. Odejmiemy 40 groszy, to jeszcze ile musimy jeszcze odjąć? Zobacz, Marku. Jak mamy odjąć 70 groszy, a odjęliśmy 40, to jeszcze ile musimy? Czy tutaj już odejmujemy tyle, co tutaj? Nie. Nie. To ile jeszcze trzeba odjąć? Żeby razem dało tyle. To odjęcie. Tak, jeszcze trzeba odjąć 30 groszy. Dobrze. I zobacz. Tutaj ile zostanie z tego? 4 złote 40 groszy, odjąć 40 groszy. To ile zostanie? 4 złote. Zostanie 4 złote. I musimy jeszcze odjąć 30 groszy. To ile zostanie na koniec? 3 złote i 70 groszy. No i dobrze, tyle tam jest pod tym. Odkryj to. Tak. Dobrze, no czyli zrobiłeś to w pamięci, prawda? Dobrze. Poczekaj, no to mówię, że trzy przykłady zrobimy. To zrobimy drugi przykład. Mówię, że dwa. Dwa, no dobrze, tak. To popatrz. Teraz masz dużo pieniążków. Masz 15 zł i 60 groszy. A kupiłeś sobie takie wiaderko do robienia babek na piasku za 8 zł i 90 groszy. No to ile ci zostanie? Więc tak, jak to zrobimy? Najpierw od tych pieniążków odejmiemy ile, żeby nam było łatwiej. Najpierw od tej kwoty całej odejmiemy 8 zł. No to ja to napiszę szybciutko, że tak, 15 zł, 60 groszy, odejmiemy 8 zł, prawda? I potem ile jeszcze musimy odjąć? 90 groszy. I musimy odjąć 90 groszy. Dobrze. No i zobacz. Jak od tego odejmiemy to, to ile zostanie? 15 zł i 60 groszy i zabierasz 8 zł. To ile ci zostanie? 8. Wyobraź sobie, że tak, na ręce, no nie, tutaj, bo chcesz pani zapłacić, prawda? I tutaj sobie tak liczysz, że masz 15 zł i 60 groszy. Tutaj masz na tej ręce, no nie? I z tego zabierasz 8 zł. Już pani dałaś 8 zł. To ile ci jeszcze zostaje tutaj tych pieniążków na ręce? Jak miałeś tyle, a zapłaciłeś pani tyle, to ile zostanie? No, zgaduj nawet zgadnij. Czyli strzelaj, jak to się mówi. No, jak ci się wydaje? No powiedz tak na oko, no, czyli zgaduj. Ile ci zostanie jeszcze? Nie wiesz?
popatrz, a to może zrobimy prostsze, że miałeś 15 zł i wydałeś 8 zł już. Zapłaciłeś 8 zł, to ile ci zostanie pieniążków? No, 7. 7 zł. Dobrze, no a zobacz, jak to było 15 zł i jeszcze 60 groszy, a wydałeś 8 zł, to ile ci zostanie? 7 zł i 60 groszy. No właśnie, czyli zostanie 7 zł i 60 groszy. I od tego musimy jeszcze odjąć ile? 90. Odjąć musimy 90 groszy. Dobrze. I popatrz. Czy będziemy odejmować od razu 90 groszy? Tak. Wiesz co, możemy zrobić w dwóch etapach. Najpierw 7 zł i 60 groszy. Najpierw odejmiemy ile? Żeby było łatwiej. 90. Nie, no to musimy odjąć razem 90, ale najpierw odejmiemy 60. Najpierw odejmiemy 60 groszy. 7. A potem jeszcze odejmiemy ile? Najpierw odejmiemy 60 i jeszcze 30. Potem, i potem jeszcze odejmiemy 30 groszy. Dobrze. 6 zł? Poczekaj, zróbmy na razie z tego. 70 groszy. Poczekaj. No zgadza się, bo tak, z tego zostaje 7 zł, tak? Mhm. I odjąć to będzie, podyktuj mi. 6 zł, 70 groszy. Dzień dobry. O, 6 zł i 70 groszy. Świetnie. I odjąłeś. Wiesz co, zróbmy taki jeden przykład, żebyś pokazał, że pięknie to potrafisz zrobić, dobrze? Tak ostatni i będziemy sobie już grali cały czas. Zobacz. Teraz ja ci dam dużo pieniążków. Będziesz miał. Na całą wycieczkę, wiesz, taką trzydniową. Będziesz miał, popatrz. 24 zł i 20 groszy. Zobacz. I popatrz, pierwszego dnia wydałeś 8 zł i 60 groszy. To ile ci zostało jeszcze na następne dwa dni? Patrz, jak to będziemy odejmować? Najpierw od wszystkich pieniążków, które miałeś, odejmiemy ile najpierw? Najpierw odejmiemy? 8. 8 zł, czyli tak, 24 zł i 20 groszy. Odejmiemy sobie 8 zł, prawda? Ale jeszcze musimy ile odjąć? Jak już to obliczymy... 20. Nie, no jeszcze musimy odjąć... 60. Jeszcze musimy odjąć 60 groszy. Dobrze. No i teraz tak. Jak od tych pieniążków odejmiemy 8 zł, to ile ci zostanie jeszcze? 16 zł i 20 groszy. 16 zł i 20 groszy. No i jeszcze musisz odjąć 60 groszy. Dobrze. A na początku odejmiemy sobie to. Tak, czyli teraz robimy 16 zł i 20 groszy i odejmiesz najpierw. 16. Poczekaj, najpierw odejmiesz 20 groszy, tak, prawda? I jeszcze musisz odjąć ile? 40. I jeszcze potem odejmiesz 40 groszy. O, widzisz, jak ładnie już to robisz? 15 zł i 60 groszy. Tak, bo tu będzie 16 zł i odejmiesz to będzie 15 zł i 60 groszy. O, popatrz. Tyle pieniążków zostanie ci na następny dzień, prawda? Mhm. Dobrze. No, to teraz jak już wiemy, to idziemy grać w hokeja.